Witam na kanale Pasztet. Uznałam, że skoro zajmuję się tematem Wiedźmina, a ktoś wchodzi na moje bagno, to warto się temu przyjrzeć. Jest kilka kwestii, które chcę poruszyć w tym materiale. Zacznijmy czymś w mojej opinii bardzo niemiłym, potem będzie tylko gorzej. W pierwszych scenach widzimy czarnoskóre postacie, tylko po to, by chwilę potem zginęły. Swoją drogą w Kedwen raczej nie było zamożnych rodzin, dajmy na to z serii Kańczyków czy Ofirczyków. Pojawia się nasz Wesemir, tyle że Adam Jensen z Deus Ex. Pojawia się też Leszy. Przez te macki w pierwszej chwili myślałam, że to będzie Hinops albo inny przeklęty stwór. Nie powołując się już nawet na design Leszych z gry, można stwierdzić, że wszystko jest tutaj nie tak. Przypomina bardziej upiornego wampira niż obrońcę lasu. Nie ma czego oczekiwać od innych stworów w tej produkcji. Zombie, tyle że chyba gule. Zombie, tyle że utopce. Jakieś świerszcze, chrabąszcze, stonki. Upiory są całkiem fajne. A reszta, wszystko to po prostu brzydkie, bezpłciowe, jakieś nieprzemyślane. A szkoda. Walka to kolejny aspekt, który mnie cholernie boli. Rozumiem konwencję anime, że pewne rzeczy muszą być przejaskrawione, przesadzone, na przykład znaki, co działają jak małe bomby atomowe. Jednak hej, trzymajmy się tego, że nie trzeba było robić z Osimira jebanego ninja, który w jednym momencie walczy oboma dwuręcznymi mieczami i szybuje w powietrzu. Podczas ataku na Kermorę miałam wrażenie, że twórcy mieli już kompletnie wysrane na cały kanon i sens tego, co się dzieje, więc dali nam pokaz z ataku tytanów. Tutaj taka mała kompilacja porównań, bo jak się wzorować, to najlepszych, no nie? No i moje ulubione, creme de la creme, Wiedźmini z toporami, zwłaszcza ten jednoręki. Excuse me, bitch! Ten chłop nie powinien być nawet dopuszczony do wyruszenia na szlak, czy przejść mutacji, bo by po prostu nie przeżył. Przejdźmy do scen, które określiłam roboczo... No tak było. Nie zmyślam. Chcę tutaj poruszyć przede wszystkim wątki związane z próbami traf, jak i atakiem na Kermoren. Nie jestem tutaj wyrocznią czy wszechwiedzącą. Posiłkuję się materiałem źródłowym, czyli książkami i grami, które również należą do kanonu. Bardzo chcę się przyczepić do tego, że Wesemir jest za młody, wygląda zbyt młodo, by w tym momencie historii szkolić Geralta, Eskela i resztę paczki. Jednak po spędzeniu blisko 2 godzin na tworzeniu tejże osi czasu, stwierdzam, że nie da się jednoznacznie ustalić tego, kiedy urodzili się chłopcy, kiedy był atak, a już tym bardziej ile lat miał Geralt, by jednoznacznie cokolwiek stwierdzić. Bo to, że powiem, nie podoba mi się to, ty nic nie znaczy, przejdę więc do rzeczy, do których przyczepić się mogę. Bo mogę i to bardzo. Pierwsza sprawa. Jakimś cudem młody Wesemir zna drogę do warowni. Jak samo posłaniec z listem do niego. Nie chcę teraz palnąć głupoty, ale z tego co pamiętam, poprawcie mnie jeśli się mylę. Nieliczne osoby znają drogę do Kermoren. Raptem Wiedźmini. A w czasach sagi drogę zna też Yena, Triss, no i Ciri. Dodatkowo sama trawca jest zbyt niebezpieczna. Po drugie, Wiedźmini nie jeździli jakimiś wielkimi wozami, nie zbierali dzieciaków z ulicy jak jakieś hycle, psy. Przywozili po jednym chłopcu. Po trzecie, Geralt był bardzo silnym i wytrzymałym chłopcem. Znosił mutacje na tyle dobrze, że poddawano go kolejnym i kolejnym eksperymentom, w wyniku których zbielały mu włosy. Nie był żadnym łysym słabiakiem. To tyle w kwestii Geralta Awatara. Po czwarte, przymierze tłuszczy z potworami w ataku na Kermoren. Jest powiedziane, że zwykli chłopi wraz z pomocą czarodziejów wykończyli wszystkich nauczycieli i uczniów. Twórcy ewidentnie nie wiedzieli, jak poprowadzić pogrom, więc potwierdzili obawy ludzi z monstrum albo Wiedźmina opisanie. Zrobili z Wiedźminów drugą salamandrę, kumacie? Po piąte i ostatnie, co Wesemir robi w Kermoren podczas cholernego ataku. Jest jasno powiedziane, że przeżył atak tylko dlatego, że nie było go w twierdzy. Został przeoczony. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 Wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do Wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał i szczuł tłuszcze.
Rozdawano nawet ulotki. Wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Szkoda mi też tego, że ta biedronkowa Yennefer nie przejrzała na oczy czy coś. Nie polubiła Wesemira. Uratował jej życie w końcu, hej. Jednak nie był aż taki zły. W sumie dobrze, że ją unicestwili, bo jakbym miała wysłuchiwać monologu złoczyńcy. Na koniec pokażę wam ciekawostkę, którą wyłapałam, bo poczuwam się w odpowiedzialności ku temu, by ją wam pokazać. Ten kapłan, który pojawia się w tych scenach, jest autorem Monstrum albo Wiedźmina Opisanie. I to on pierwotnie podjudzał chłopów do ataku. Pojawia się tylko po to, by zginąć. Nice.